Dzień dobry Państwu. Chciałbym rozpocząć tę sesję paroma słowami. W jaki sposób zbudować dobry zespół naukowy? W jaki sposób współpracować wewnątrz instytucji, w której się jest? W jaki sposób można osiągnąć sukces? Ja kiedyś, jak pracowałem w Stanford, powiedziano mi tak: pamiętaj, zespół naukowy buduje się z ludzi, którzy umieją także coś, czego ty nie umiesz. Druga rzecz jest taka, że pamiętaj o tym, że ludzie są w różnych krajach zupełnie inaczej kształceni. Czasami zadają sobie zupełnie inne pytania. I to jest właśnie element, który można wykorzystać na to, żeby osiągnąć sukces, dokonać jakiegoś prawdziwego odkrycia. Będziemy dzisiaj rozmawiali między innymi o tych elementach. W związku z tym poprosiłem panelistów, żeby każdy przygotował 3 slajdy na temat tego, nad czym pracują, jaki to jest zespół, i każda z tych osób była poproszona, żeby nie przekraczała 5 minut. I później rozpoczniemy dyskusję między panelistami. Gdyby można było zacząć od pani profesor Agnieszki Zalewskiej, później pani profesor Knapska, później profesor Bojańczyk i profesor Strzelecki. Proszę bardzo. Więc proszę Państwa, moje życie naukowe to były wyłącznie międzynarodowe kolaboracje, bo już pracę magisterską robiłam na danych z CERN-u, które zostały w postaci filmów z komór pęcherzykowych przetransportowane do Krakowa. No i tymi setkami kilogramów filmów musiałam obracać, żeby zrobić najpierw pracę magisterską, potem doktorską. I wobec tego tak, typowa obecna kolaboracja w fizyce cząstek to jest tak mniej więcej kilkuset fizyków z kilkudziesięciu laboratoriów. Eksperymenty LHC przy LHC, ATLAS i CMS wymykają się tej klasyfikacji. Tam już jest po kilka tysięcy osób. No ale ja pracowałam w takich typowych, ale w kilku. Typowy czas trwania eksperymentu to jest rzędu 20 lat. Znów w przypadku LHC to będzie ponad 30. Typowy koszt eksperymentalnej aparatury to jest 100 milionów euro. Bez tego, proszę Państwa, musi się działać w międzynarodowych kolaboracjach, bo inaczej się tego nie da zrobić. Typowy przebieg eksperymentu polega na tym, że najpierw się robi eksperyment komputerowo, planując aparaturę, planując sam eksperyment, posługując się metodami Monte Carlo. Robiliśmy to już w latach 70., więc tu jesteśmy prekursorami, jak sądzę. To obecnie, prawda, jest coraz powszechniejsze. Następnie buduje się prototypy detektorów, robi się cały program Research and Development dla detektorów, a wreszcie się buduje właściwą aparaturę. Kiedy ona już jest, to się ją uruchamia, kalibruje i wreszcie zbiera się dane. I proszę Państwa, czasem są wspaniałe odkrycia. To nie jest gwarantowane, ale przy dobrze zaplanowanym eksperymencie to dość często tak jest. No i na koniec trzeba to wszystko rozebrać. Czasem nawet akcelerator, tak było w przypadku jednego z moich eksperymentów, kiedy zderzacz LEP został pokrojony na kawałki i zrobił miejsce dla zderzacza LHC w tym samym tunelu pod ziemią. Teraz co, żeby było troszkę o nauce, no to jak sobie patrzę z perspektywy czasu, to uważam, że miałam bardzo interesujące życie. Bo za moim w tym okresie fizyka cząstek z czegoś w rodzaju książki telefonicznej wyewoluowała w kierunku bardzo dobrej teorii, tak zwanego modelu standardowego fizyki cząstek, który już w tej chwili nam się nudzi, przejada, bo chcielibyśmy wyjść poza ten model standardowy, bo my wiemy, że on opisuje zaledwie 5% masy energii wszechświata, czyli 95% wymaga opisania i to musi być jakaś inna teoria. No i tu mam takie 3 przykłady tego, co uważam za highlighty w moim życiu zawodowym. Mianowicie brałam udział w rozwoju bardzo ciekawej techniki eksperymentalnej,
która polegała na zastosowaniu precyzyjnych detektorów krzemowych z mikroelektroniką odczytu w eksperymentach przy zderzaczach. Kiedy zaczynałam w latach 80., no to po obu stronach Atlantyku można było policzyć na palcach ludzi, którzy nad tym pracowali. Obecnie, proszę Państwa, nie ma eksperymentu przy zderzaczu precyzyjnego, który by nie zawierał dziesiątków lub setek metrów kwadratowych takich detektorów. To jest po prostu standard eksperymentalny obecnie. To była fantastyczna rzecz. No i w Krakowie mam połówkę oryginalnego detektora, który sobie stoi na szafie u mnie w pokoju. Jest takim moim towarzyszem życia, historii życia naukowego. Druga rzecz. W latach 90. w eksperymentach przy akceleratorze zderzaczu LEP ustaliliśmy, że są trzy rodziny fundamentalnych cząstek materii. Dlaczego trzy? Do tej pory nie wiadomo. Nie ma teorii, która to tłumaczy. To jest fakt doświadczalny. To, co nas otacza, to w zasadzie wymagałoby tylko jednej rodziny. Te inne to jest taka rzecz ekstra. No więc to był niesłychanie ważny fakt doświadczalny. A proszę Państwa, ta tabelka po prawej stronie jest po prostu upstrzona nagrodami Nobla z fizyki. No i wreszcie moja ostatnia przygoda, która trwa, to jest eksperyment neutrinowy T2K, który jest prowadzony w Japonii, Tokai Tukamiokande, gdzie neutrina produkowane w ośrodku akceleratorowym J-Park wysyłane są na odległość 300 kilometrów do detektora Super Kamiokande. No i proszę Państwa, no lada chwila ukaże się nasza bardzo ważna publikacja na temat niezachowania CP dla neutrin. Jeszcze jest daleko do 5 sigma, które uważa się w fizyce cząstek za odkrycie, ale proszę Państwa, to jest jedno z fundamentalnych pytań fizyki, które jest wciąż otwarte. Dlaczego nasz wszechświat wygląda tak, jak wygląda, to znaczy, że jest dominacja materii nad antymaterią, że po wielkim wybuchu nie było, wszystko nie zanihilowało, że wytworzyła się jakaś asymetria, która spowodowała, że jest troszkę więcej materii. No i proszę Państwa, coś, co tylko chcę zaznaczyć i myślę, że będzie czas może w dyskusji na ten temat, to jest ESFRI. ESFRI, czy European Strategy Forum on Research Infrastructures, inicjatywa Komisji Europejskiej, żeby budować paneuropejskie infrastruktury badawcze w różnych dziedzinach nauki. No i tutaj Polska ma w tym udział, no i może będzie czas w czasie dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Prosiłbym teraz panią profesor Ewelinę Knapską z Instytutu Nęckiego. Biologii doświadczalnej niemieckiego. Dzień dobry Państwu. Ja bym się chciała dzisiaj skupić na pokazaniu naszego programu, który realizujemy w ramach Międzynarodowej Agendy Badawczej i który się nazywa Brain City, bo myślę, że to jest dobre wprowadzenie do dyskusji, którą planujemy. To projekt, który prowadzimy wspólnie z profesorem Leszkiem Kaczmarkiem z Instytutu Nęckiego i w ramach tego projektu tworzymy nową podjednostkę badawczą w Instytucie Nęckiego. Poza naszymi dwoma laboratoriami w skład tej jednostki mają wejść cztery nowo utworzone grupy. Partnerem w projekcie jest EMBL, czyli European Molecular Biology Laboratories, taka sieć instytutów badawczych, która jest o tyle ważna, że wspomaga nas w procesie organizacyjnym, takiego managementu na poziomie rekrutacji, ale też na różnych innych poziomach, o których za chwilę powiem. I teraz może poproszę o następny slajd. No więc to, co nas interesuje naukowo, to plastyczność neuronalna, stąd nazwa Brain City. Interesuje nas plastyczność neuronalna w tak zwanej normie, czyli to, jak fizjologicznie działa mózg, ale też w patologii, bo te zaburzenia plastyczności mózgu prowadzą do szeregu chorób psychiatrycznych, które tutaj Państwo mają wymienione. I teraz może poproszę następny slajd. Więc żeby wdrożyć takie badania na szerokim poziomie, potrzebna jest współpraca, co już było bardzo dobitnie powiedziane podczas poprzedniego panelu. No i to, co my mamy obecnie w Instytucie Nęckiego, to szereg laboratoriów zajmujących się różnymi aspektami plastyczności neuronalnej. Mamy tak zwane core facilities, czyli mamy niezłe zaplecze aparaturowe. Mamy dobrze rozwinięty program studiów doktoranckich. Mamy w tej chwili ponad 200 doktorantów.
To, czego nam brakuje, to pewne umiędzynarodowienie, dlatego że większość lab liderów pochodzi z Polski. Co więcej, większość zostało wykształconych w Instytucie Nęckiego, więc mamy pewnego rodzaju chów wsobny. Mamy też problem z rekrutacją postdoków z zewnątrz. Tutaj na tym slajdzie widać jeszcze dwie inne nogi tego projektu. Planujemy współpracę z klinicystami, bo chcemy badać choroby i planujemy współpracę z firmami. I teraz to, na czym się chciałam skupić, to rola EMBL-u, czyli naszego partnera strategicznego, który nam pomaga rozwiązać różne problemy. Pierwszy, który już za nami, to rekrutacja lab liderów. I teraz może poproszę o następny slajd. Zależało nam na takiej międzynarodowej rekrutacji, rzeczywiście zupełnie otwartym konkursie. Takie konkursy w Instytucie Nęckiego udawało się organizować już wcześniej, natomiast większość aplikujących, większość zwycięzców to ludzie, którzy właśnie zostali wykształceni tu w Polsce, szczególnie w Instytucie Nęckiego. Natomiast ten konkurs był inny. Dzięki wsparciu EMBL-u, dzięki dużemu zaangażowaniu naszej Rady Naukowej, w której w skład wchodzi 9 osób, w tym 5 osób z instytucji zagranicznych, a jej szefem jest Cornelius Gross, pracujący w EMBL-u, w Instytucie EMBL w Rzymie, udało się zachęcić do aplikowania wielu naukowców spoza naszego kręgu naukowego. I teraz poproszę następny slajd, już ostatni. Udało się zrekrutować 4 osoby. Z jedną prowadzimy jeszcze negocjacje, więc nie podaję jej nazwiska. Natomiast z tych 4 osób 3 są z zagranicy, 4 jest z Polski, natomiast teraz pracuje w Instytucie NIH, natomiast nie jest z Warszawy. Tak. I to myślę, że to będzie dobre wejście do dyskusji. Świetnie, bardzo dziękujemy. Teraz prosiłbym profesora Mikołaja Bojańczyka. Dziękuję bardzo. Mogę sobie zapytać. Nigdy w życiu nie tłumaczono mnie na język migowy, więc cały czas patrzył, jak to. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Mikołaj Bojańczyk, jestem z Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pracuję w Instytucie Informatyki i realizuję granty ERC, grant ERC, który się nazywa LIPA. I to jest, myślę, że akurat nasz instytut jest dosyć wyjątkowy, bo tam jest teraz z informatyki jest 7-8, jeśli liczyć proof of concept grantów, więc ja myślę, że tutaj występuję jako przedstawiciel tej grupy. Moje własne badania dotyczą matematycznych podstaw informatyki, a to jest coś, no matematyka w zasadzie, są to algorytmy, które są takie typu meta, że algorytm dostaje algorytm, który dostaje algorytm. No i nie trudno się zgadnąć, że one działają bardzo powoli. I przez powoli mam na myśli nie 2 dni, tylko 1 000 000 lat, czyli no nie uruchamia się ich. A myślę, że to, co tutaj jest na tej konferencji ważne, to jest o kształcie zespołu. Myślę, że takie granty europejskie pozwalają rozwijać zespoły międzynarodowe i właśnie prowadząc już te granty tam, nie wiem, od 10 mniej więcej lat, to nie jest ta sama skala, co LHC, tylko to są zespoły typu 5, 10, 15 osób. One teoretycznie powinny być 5 osób, ale jakoś tak te euro na złotówkę, jak się przeliczy, to wychodzi tyle. No, jesteśmy tańsi. I nawet można też tanio z zagranicy ludzi sprowadzać, bo się nie spodziewają, że mogą dostać tutaj dużo pieniędzy. I około połowa z tych osób to jest z Polski, także już od 10 lat językiem wszyscy pracują po angielsku, obiady są po angielsku zjadane i seminaria są w języku angielskim prowadzone, no bo większość właściwie jest z zagranicy. Tu jest taka ciekawa rzecz, że w przypadku mojego zespołu, ale to dotyczy też chyba pozostałych osób, więcej i sensowniej jest brać postdoków z zagranicy niż doktorantów.
I myślę, że to jest ciekawy wątek, który może warto by rozwinąć. Ano dlatego, że doktorantów my możemy mieć lepszych niż za granicą. A dlaczego? Dlatego, że jak ktoś już zrobił doktorat w jakiejś w dziedzinie, to wie, co jest, jakie są dobre ośrodki i wie, że w Warszawie dobry jest ośrodek z tego tematu i tu możemy dostać w zasadzie najlepszych ludzi z danej specjalizacji. Doktoranci jednak się kierują takimi bardziej ogólnymi kryteriami, no i tutaj wypadamy słabiej. Więc może taka uwaga. I może ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest, jak ja odbieram, jak się czują ci zagraniczni ludzie w Polsce. Więc jak, ja jeszcze się wychowałem za komuny, no tam nie wiem, stałem w kolejkach po papier toaletowy i tak dalej. I to się wiąże z pewnymi kompleksami, jak wiadomo. I przez pierwszych parę lat, jak przyjeżdżali tacy ludzie, no to jak ja w jakimś czasie ja się ich tak pytam, jak to jest, jak ta Polska wygląda? A oni tak, o co chodzi? No i okazuje się, że już ludzie z takich, powiedzmy, nie wiem, co mają teraz 20 czy 30 lat, to oni się nie zorientowali, że tu jest jakaś żelazna kurtyna czy coś takiego i że to jest jakiś inny kraj. Już nie wspomnę ludzi, którzy z daleka przyjeżdżają. To już w ogóle tego... Także już sobie odpuściłem te pytania. A myślę, że w jakichś innych refleksach to będzie czas potem. Dziękuję bardzo. Ostatni wstęp to jest pana profesora Mateusza Strzeleckiego z Stacji Polarnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie, w szczególności, że mogę reprezentować głos polskiej nauki polarnej, która no, jest dosyć specyficzna i z definicji jest naszą nauką eksportową. Akurat w moim zespole i w projektach, które prowadzę, skupiliśmy się na problemie reakcji stref wybrzeży polarnych na zmianę klimatu, a w szczególności na szybką deglacjację, czyli wycofywanie się lodowców. Może nie będę ukrywał, że w ostatnim czasie, właściwie w ostatniej dekadzie mamy co robić, jak pewnie większość z państwa wie, śledząc raporty, czy to międzynarodowych agencji badań klimatu, czy też zwykłe media, zmiany klimatu, w szczególności w wymiarze ocieplenia klimatu, doprowadziły do, przynajmniej w ostatniej dekadzie, jeżeli nie w 20 latach, to nagłego przyspieszenia wielu procesów środowiskowych w regionach polarnych. No, jednym z tych negatywnych efektów jest właśnie szybka recesja lodowców i to powoduje, że naprawdę mamy dużo do roboty. Jednym z takich aspektów, który pozwolił mi budować zespoły, dwa, trzy projekty, które aktualnie realizujemy i które przyciągną też naukowców z zagranicy, w tym wypadku głównego projektu, który mamy w naszym laboratorium, dotyczy to naukowców z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Po części, można powiedzieć, zadecydował przypadek, albo inni powiedzą, mądrość dziejowa i wytrwałość naszych mentorów, profesorów starszego pokolenia, którzy właśnie w czasach żelaznej kurtyny, o której profesor Bojanczyk nawiązał, mieli odwagę i wytrwałość, aby przekonać no dobrze minione władze, aby stworzyć, zbudować, założyć i utrzymać polskie stacje polarne. I one dziwnym trafem, albo właśnie dzięki mądrości naszych poprzedników, znalazły się w wyjątkowo ważnych miejscach regionów polarnych. Te stacje szpicbergeńskie, w tym Radowa Stacja Polarna w Hornsundzie oraz stacje uniwersyteckie, zostały ulokowane w krajobrazie i w pobliżu takich systemów glacjalnych, które wiemy już z naszych badań, wyjątkowo czule zareagowały i intensywnie zaczęły się zmieniać przez nawet drobne wahania klimatu. Podobnie ze stacją antarktyczną, to też będzie inny wątek, myślę, że podczas naszej dyskusji, bo nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę, stoimy w przełomowym momencie, w którym Polska zdecydowała się na budowę Narodowej Stacji Antarktycznej, odbudowę Arctowskiego.
No ale wracając do głównego wątku. No i właśnie dzięki temu, że te nasze stacje znalazły się w pobliżu i w tym krajobrazie tak intensywnie, tak szybko się zmieniającym, mieliśmy ten kapitał początkowy, który pozwolił nam przyciągnąć tych młodych liderów czy ekspertów z zagranicy do naszego zespołu, ale też innych zespołów polarnych, w którym pracujemy. I myślę, że to, co jest też specyficzne w polskiej nauce polarnej, że my, przynajmniej widać to po Międzynarodowym Roku Polarnym, który zakończył się dekadę temu, staliśmy się takim specyficznym mostem między potęgami badań polarnych, takimi krajami jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Rosja, Niemcy czy Francja, a krajami, które o dziwo w ostatnich latach przez swoje programy polarne i też zaangażowanie młodych zespołów naukowych są tak zwanymi nowymi graczami w polarystyce. Mówię tutaj przede wszystkim o zespołach czeskich czy portugalskich, które nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, są obecnie jednym z europejskich liderów badań wieloletniej zmarzliny. I właśnie często w projektach, które prowadzimy bądź współpracujemy, jesteśmy takim łącznikiem między tym starym światem polarnym, dojrzałymi państwami, które mają swoje potężne programy badawcze, a tymi nowymi graczami. I może ostatni slajd, który w sumie podsumowuje te wątki, też te nasze zespoły są dosyć zdecydowanie mniejsze, 5-10-osobowe. Po części wynika to też z trudów logistyki polarnej. Jakby akurat projekt, który obecnie kończymy, dotyczący skalnych wybrzeży Spitsbergenu, no, potrzebowaliśmy 3 ekspertów z zagranicy i kilku doktorantów. Właśnie nie ukrywam, że ta możliwość wykorzystania tej polskiej lokalizacji stacji, no, była tym magnesem dla tego środowiska. Jakby zakończę chyba ten wywód, no właśnie tym, no trochę filozoficznym stwierdzeniem, że my wszyscy pracujący w Arktyce czy w Antarktyce jesteśmy z zewnątrz, jesteśmy międzynarodowi, nie jesteśmy, okej, są to polskie projekty, polski zespół, współpracownicy są z zagranicy, ale jakby pracujemy w świecie, w środowisku, które jest dobrem ludzkości i myślę, że próbując rozwiązać te niuanse środowiskowe dotyczące zmian klimatu, mamy tę świadomość, że w tej międzynarodowej grupie, pochodząc z różnych państw, działamy na rzecz dobra wspólnego i tych wielkich globalnych wyzwań, jakim jest szeroko pojęty próba zrozumienia zachodzących zmian klimatu. Dziękuję bardzo. Jak Państwo widzą, różnorodność jest taka, jak w biologii jest bioróżnorodność, tak samo w różnych dyscyplinach naukowych. No ale dobrze, ale tak naprawdę jakie są korzyści z tego, że mamy międzynarodowe zespoły? Tu już też żadna kolejność nie obowiązuje, tylko proszę, nie wiem, kto z Państwa pierwszy. To po starszeństwie, bo pewnie Państwo są ode mnie sporo młodsi. Więc mnie się wydaje, że tak, pierwsza rzecz to jest kontakt z pierwszorzędnymi fachowcami. Szczególnie jak się jest młodą osobą, to fakt, że można wejść w takie bardzo otwarte środowisko, gdzie no, człowiek może pokazać, czy coś umie, czy nie umie, może się dużo nauczyć, musi pokonać własne opory, działa w warunkach pełnej konkurencji, jest niezwykle ważne dla rozwoju osobistego. Po drugie, no, czasy się zmieniają, coraz kosztowniejsza aparatura jest potrzebna w wielu dziedzinach, zgoła nie tylko fizyce cząstek. Wobec tego dostęp do infrastruktury badawczej. To jest bardzo istotna rzecz. Teraz ja może nie dotknęłam tego aspektu, prawda, w jaki sposób ta fizyka cząstek przekłada się na polskie laboratoria. No więc, prawda, zaznaczyłam to, że w gruncie rzeczy coraz bardziej jest taki model, że jest centralne laboratorium, w którym się prowadzi badania, ale wszystkie instytucje uczestniczące muszą brać udział we wszystkich etapach. W przygotowaniu eksperymentów, budowie aparatury. My na przykład dzięki temu w czasach PRL-u byliśmy w stanie budować całkiem ciekawą aparaturę u nas, tu w Polsce, no bo to był nasz wkład do eksperymentu, a czasy nie były łatwe. A potem z kolei analiza danych i znów w tej chwili te nasze, ponieważ ona jest prowadzona wszędzie, bez tego nasze laboratoria są polskie, są w gruncie rzeczy równie
prawda, dobre, jak jakieś inne laboratoria. Więc rzeczywiście coraz bardziej widać, coraz więcej jest przyjeżdżających do nas osób z zagranicy, z uczestniczących w tych samych eksperymentach. Bez tego angielski na naszych korytarzach jest po prostu normalnym językiem w tej chwili. I granty NCN-u na przykład są do tego znakomicie służą. Sonata czy sonata bis, no nasi młodzi ludzie to wykorzystują. I więc wydaje mi się, że właśnie, że dostęp do takiego szerokiego, pierwszorzędnego środowiska naukowego, dostęp do eksperymentów, które są no, takiej najwyższej klasy światowej, to jest ważne, i dostęp do infrastruktury badawczej inaczej niemożliwe. To są cząstki elementarne, ale na przykład biologia, a? Czy... Dobrze, przepraszam. U nas prawda. Akurat w naszym przypadku te korzyści ze współpracy międzynarodowej, no właśnie tutaj nawiążę do tego, co powiedziałem, no bazują na tym wyzwaniu logistycznym. To można powiedzieć, że nie da się zrealizować grantu, projektu obserwacji polarnych bez tej współpracy. I ma to po części wymiar związany z finansami. Dzięki temu, że mamy na przykład w zespole postdoka z Wielkiej Brytanii, który wcześniej pracował w dwóch, trzech zespołach brytyjskich, ma wciąż te swoje kontakty, potrafimy skoordynować nasze działania z przyjaciółmi z Wielkiej Brytanii i dzięki temu z jednej strony obniżyć koszty takich działań, co też jest ważne dla naszych agencji finansujących badania, ale co też istotne dla przyrodników, geografów czy biologów, którzy pracują w naszych zespołach, dzięki tej koordynacji zredukować ten wpływ naszego zespołu czy naszych działań na to wrażliwe środowisko. Więc no, korzystamy i logistycznie, i finansowo, i redukując ten negatywny wpływ naszych działań, oczywiście no, gdzieś tam zawsze próbując zachowywać się w terenie z poszanowaniem dla tej przyrody. No i w sumie mi trudno się wypowiadać, patrząc na Państwa doświadczenia starszych prelegentów tego panelu, gdzie mieliście faktycznie to zderzenie świata zmienionego systemu i już wolnej Polski. Ja jestem beneficjentem i Erasmusa, i doktoratu w Wielkiej Brytanii, i staży podoktorskiej w Norwegii, w Niemczech, i powrotu do Polski dzięki Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej czy Narodowego Centrum Nauki. Więc ja w końcu żyję w świecie naukowym, w którym ta wymiana międzynarodowa chyba nie jest niczym niezwykłym, jest po prostu, działa, funkcjonuje i wiem, że to było marzenie przedstawicieli polskiej nauki, ale my żyjemy tym marzeniem. Nie wszędzie jest kolorowo, nie wszędzie jest idealnie, ale no mogę jedynie powiedzieć, że nie jestem zaskoczony i jakby nie uważam, że to, co stworzyliśmy chociażby w moim zespole, jest czymś niezwykłym. Myślę, że to powinien być ten standard, który w coraz większej ilości miejsc czy naszych laboratoriów już funkcjonuje, więc możemy się tylko cieszyć i szukać dalszych dróg rozwoju tego stanu. Ja myślę, że są dwa podstawowe aspekty. Jeden już został wspomniany, to znaczy przyciąganie nowych technologii czy nowych szkół myślenia, tak? Bo my się trochę różnimy w różnych zespołach tym, jak myślimy o zagadnieniach, którymi się zajmujemy. Więc to jest na pewno istotny aspekt. Ale jest jeszcze jeden, moim zdaniem, równie istotny. To znaczy my mamy swoje szkoły myślenia, mamy swoje technologie, które chcielibyśmy eksportować, tak? I ten eksport jest dużo łatwiejszy, jeżeli funkcjonujemy w obrocie międzynarodowym i jeżeli mamy odpowiednich partnerów. Bo tutaj działa w pewnym sensie taki efekt psychologiczny. My ufamy tym, których znamy, więc zapraszanie tutaj zagranicznych gości, zapraszanie współpracowników na krótsze lub dłuższe pobyty, czemu sprzyja tworzenie środowiska międzynarodowego, ma też taki aspekt bycia w obiegu międzynarodowym. I tak, ja się tutaj zgadzam, że to się już dzieje, tak, i my mamy tę przyjemność funkcjonowania właśnie na takim poziomie i w takim środowisku. I to jest bardzo ważny aspekt tych współprac międzynarodowych, czy właśnie wymian, czy pewnej mobilności naukowej. Myślę, że no,
międzynarodowość jest rzeczą po prostu normalną, albo powinno taką być. To można zacząć od tego. Więc jeśli powiedzmy, ja szukam specjalisty na postdoka w swojej dziedzinie, no to siłą rzeczy, jeśli będę szukać w 7 miliardach zamiast 40 milionach, no to nie ma o czym mówić. Będzie większa szansa sukcesu i to jest taka prosta jedna odpowiedź. Ale ja bym chciał powiedzieć coś takiego mniej przyjemnego. Myślę, że a może na tych doktorantach to zilustruję. Znaczy nie wiem, czy mniej przyjemnego, ale coś takiego mniej niejednoznacznego. U nas, ja jestem na Wydziale Matematyki i Informatyki i tam wydaje mi się, że tak, nie wiem, 1/3, połowa olimpijczyków polskich idzie na ten wydział. To znaczy, że jeżeli w jakimś promieniu, nie wiem, 10, 20, 30 milionów ludzi, każdy człowiek, który się interesuje informatyką, każdy powiedzmy licealista, dużo tego jest, to będzie chciał skończyć na naszym wydziale. No to jest dosyć ostra sieć. I to są ci doktoranci, z których ja mogę brać. Ja takich samych nie znajdę za granicą. I wydaje mi się, że będąc w takiej jednostce, branie ludzi z zagranicy, często młodych, tak naprawdę to są ludzie, którzy są często słabsi od naszych. A w jakimś tam sensie technicznym. I myślę, że, ale mimo to warto ich brać. Z tych powodów, które tutaj są omawiane, czyli stworzenie sieci, nauczenie się jednak, nawet jeśli ktoś powiedzmy wolniej rozwiązuje zadania, to rozwiązywał inne zadania. I to się warto tego nauczyć. I wreszcie myślę, że też chciałem nawiązać do tego, co powiedziała profesor Knapska, czyli o eksporcie versus imporcie. To też jest rzecz ważna. To znaczy ludzie, którzy powiedzmy u nas byli postdokami, to teraz tam poobsadzali różne stanowiska w CNRS-ie i przydaje się, żeby mieć taką sieć. Dobrze, a teraz gdybyśmy mogli zastanowić się, jakie są dobre praktyki w budowaniu takiego międzynarodowego zespołu. Oczywiście wspomnieli już Państwo, powinniśmy mieć seminaria w języku angielskim. To jest normalna sytuacja, ale możliwe, że są jeszcze jakieś inne elementy, które chcieliby Państwo wspomnieć. A propos języka ostatnio angielskiego, to przyznała mi się pani profesor z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, że nawet w instytucie wprowadzono język angielski w czasie obrad i w czasie obrad rady. I nikt się nie kłóci tak bardzo. Proszę bardzo. Nie wiem, kto dobre praktyki. No więc ja tutaj mam, że tak powiem, bardzo mocną opinię, że zasadniczy jest dobry program naukowy. Że to jest absolutna podstawa. To znaczy, że dobre instytucje i dobre praktyki zasadzają się na tym, że się bierze program ambitny i że to jest, że tak powiem, podstawa dalszych działań. Także ja może na tym skończę. No ja myślę, że to jest absolutnie kluczowe, żeby mieć dobry program naukowy. Tutaj nie mamy z czym dyskutować. Natomiast myślę, że te aspekty język angielski wśród naukowców to jest jedna kwestia. Natomiast jest jeszcze system administracyjny i on też powinien w całości funkcjonować po angielsku, tak żeby ta osoba, która nie mówi po polsku, przyjeżdżając tutaj, miała pełne wsparcie w różnych aspektach. I to jest taka strona organizacyjna, o której często, wydaje mi się zapomina. Natomiast my mamy dosyć specyficzny system, podobnie jak każdy kraj europejski prawdopodobnie. I ci ludzie przyjeżdżający z zewnątrz niekoniecznie muszą się w nim orientować. Więc pomoc administracyjna w języku angielskim jest tutaj absolutnie kluczowa. I to jest taki aspekt praktyczny. Rozumiem, że my pracujemy na różnych poziomach. Ja na przykład powiem taką rzecz o dobrych praktykach w kompletowaniu małych zespołów typu 10-15 osób. Ja zauważyłem, że no, rzecz oczywista, że tutaj bardzo duże ważne są kontakty między kontakty. No i te kontakty właśnie się buduje poprzez budowanie kontaktów. To jest takie rekurencyjne zjawisko.
Ale jedna rzecz, która może nie jest nieoczywista. Moje doświadczenia są takie, żeby dostać najlepszych postdoków, to zamiast, żeby oni do mnie aplikowali, to ja do nich aplikuję. To znaczy, jeżeli dziedzina jest typu, jeżeli jest powiedzmy dziedzina liczy 200-100 osób, to tych ludzi się zna. I zamiast robić konkurs, to chyba nie wiem, czy to jest zgodne z prawem, ale to ja po prostu sam do tych ludzi piszę podania, czy zgodziliby się u mnie pracować i to przynosi moim zdaniem bardzo dobre wyniki. Może taki przykład dobrych praktyk, no, bazujący właśnie na tym istotnym problemie badawczym. To akurat sukces naszego zespołu, ten w wymiarze naukowym czy publikacyjnym, po części bazował na tym, że przynajmniej jeżeli chodzi o moją dyscyplinę, ostatnie 15-10 lat to taki renesans badań arktycznej strefy brzegowej, ale on, jeżeli chodzi o liczące się zespoły europejskie czy amerykańskie, dotyczył przede wszystkim tak zwanych zmarzlinowych wybrzeży Syberii, Alaski, Morza Buforta. No, po części wiązało się z tym, że oprócz agencji finansujących badania dość spora suma finansów szła od firm zajmujących się eksploatacją surowców, głównie gazu i ropy naftowej, no właśnie w tych rejonach położonych. No i jakby my próbowaliśmy w tym świecie się poruszać i mając ten nasz kapitał w postaci baz i stacji naukowych, ale też zdecydowanie mniejsze fundusze, no, kilkunastokrotnie często. No i zrobiliśmy taką burzę mózgów, zapraszając też kilku kolegów, z którymi współpracowaliśmy przy innych projektach, że słuchajcie, my spróbujemy się zająć tym, co się nie zmienia. I tu padł właśnie pomysł na to, aby polskie zespoły, czy ten nasz zespół wybrzeżowy skupił się na wybrzeżach skalistych. I to było tuż przed tą falą artykułów i raportów i symulacji czy modeli, które pokazywały, jak szybko dojdziemy do momentu, kiedy otworzą się dla transportu międzynarodowego przejścia północno-wschodnie czy północno-zachodnie. W przypadku tego zachodniego jest o tyle istotne, że większość lokalizacji nowych portów, nowych lądowisk, być może też nowych ośrodków przemysłowych czy turystycznych będzie położona właśnie na wybrzeżach skalistych, które niedawno odsłoniły się spod lodowców, czy są na tyle stabilne, że utrzymają tę nową infrastrukturę. W sumie dzięki temu, że zajęliśmy się tym niszowym problemem, no udało nam się całkiem sporo grono zainteresowanych naukowców z zagranicy, czy to z nimi współpracować w projektach naukowych, czy też ściągnąć do Polski. No i właśnie, chyba taki przykład, jak ten temat w naszym wypadku trochę bazujący na jeszcze niższym finansowaniu udało się podtrzymać. Skojarzyła mi się jeszcze jedna rzecz, która tutaj nie padła. Wydaje mi się, że taką dobrą praktyką, no może w naszej dziedzinie bardziej, prawda, fizyki, to jest bliska współpraca fizyków z inżynierami różnych specjalności. To jest niezwykle takie kreatywne. Myślę, że dla biologii to też pewnie tak jest, że to daje bardzo, to jest bardzo kreatywna mieszanka. Wobec tego to jest naprawdę droga do innowacji. To znaczy, prawda, fizycy mają zwariowane pomysły, a następnie inżynier patrzy, co się z tego da zrobić. Okazuje się, że całkiem dużo można zrobić. No więc taki przykład chociażby z mojej dziedziny, no to jest protokół WWW dla internetu, który, prawda, powstał jednak w ośrodku naukowym, a nie w firmie komercyjnej. No obecnie trudno sobie wyobrazić życia bez tego. Ja myślę, że załóżmy, że już mamy ten międzynarodowy zespół i teraz wychodzą różne sprawy kulturowe. Mamy różne osoby w tym naszym zespole. Jest inna kultura pracy czasami. Czy Państwo mieli tego rodzaju, nazwijmy to, zderzenia i różnice w kulturze na przykład pracy i organizacji? Ja może trochę żartobliwy przykład, ale w sumie myślę, że ten wątek będzie ciekawy rozwinąć. Akurat w
jednym z projektów dotyczących rozwoju, znaczy procesów kontrolujących rozwój wybrzeży skalistych we fiordzie Horsund, gdzie położona jest Polska Stacja Polarna, współpracowaliśmy z doktorem już obecnie, profesorem Michaelem Limem z Uniwersytetu aktualnie Northumbria w Wielkiej Brytanii. I ja co prawda wywodzę się z tego modelu brytyjskiego, no ale jakby ten model pracy polskiej, polarnej przyjąłem, czyli wykorzystania maksymalnie czasu, kiedy jesteśmy w terenie. Okej, bazujemy na tym, że mamy dzień polarny, przynajmniej w tych sezonach, kiedy jesteśmy, więc możemy naprawdę dużo zrobić i to trochę nas, że tak powiem, doprowadza do często wyczerpania fizycznego czy psychicznego. I właśnie Mike był taką osobą, która zawsze dbała o to, abyśmy pamiętali, bardziej szanowali ten czas, bardziej pamiętali o swoim zdrowiu. No i ten właśnie model brytyjski pokazujący, słuchajcie, często mówił, zarabiamy zbyt mało, żeby aż tak się szarpać, ale też wspominał o tym, aby właśnie pamiętać o tym balansie między naszą pracą naukową a czasem po, czasem, który możemy poświęcić na hobby, czy czasem, który możemy poświęcić życiu prywatnemu. I myślę, że on nie tylko przypominał nam to w terenie, ale też we Wrocławiu, kiedy pracował z nami, no był właśnie takim zdrowym hamulcem w tych naszych zapętach, żeby porwać się czy to na kolejny program, czy na kolejny problem. I myślę, że on wprowadził, przynajmniej jeżeli chodzi o mój zespół, w końcu taki zdrowy balans między tym, co chcemy zrobić, czyli są nasze marzenia edukacyjne, naukowe, a tym, co możemy fizycznie i psychicznie uciągnąć. Proszę bardzo, czy może ktoś chciałby zabrać głos? Z mojego doświadczenia myślę, że pojawiają się dwa problemy, szczególnie z kulturami wschodnimi. To jest taka kultura potakiwania. I to jest problem potakiwania przełożonym, więc trzeba wiedzieć, jak zadać pytanie, żeby dowiedzieć się, co rzeczywiście zostało zrobione albo osiągnięte. I to jest taki aspekt, nad którym trzeba zwracać na niego uwagę, trzeba pracować nad komunikacją, bo łatwo o nieporozumienia. A drugi aspekt to relacje męsko-damskie. To też kultury wschodnie miewają z tym problem, szczególnie dla ludzi będących na tym samym poziomie. Jeszcze mieliśmy takie doświadczenia z doktorantami, którzy nie szanowali koleżanek. I to jest też coś, co wymaga pracy i dobrej komunikacji. Czasami się zdarza, że to w Stanach mi się zdarzyło, że kobieta nie chciała wejść pierwsza do windy, tylko żeśmy się razem kłaniali, bo to była Japonka, i winda odjechała. No właśnie, mogą pojawić się przeróżne problemy. No więc mnie się zdarzyło pracować z bardzo różnymi podwładnymi, z bardzo różnymi szefami różnych narodowości. Bardzo mi się podobała uwaga na temat Holendrów, bo miałam szefa Holendra i bardzo lubiłam z nim pracować, bo rzeczywiście wszystko było bardzo jasne. Nie trzeba się było niczego domyślać, tylko było powiedziane i mnie to osobiście odpowiadało jako styl pracy. Ale to jednocześnie w pewnym sensie człowiek z kolei przełamuje pewne stereotypy, których jesteśmy, prawda, przekonani, że nie wiem, Włosi są tacy, a Niemcy są tacy, a Francuzi to tacy. Pracowałam ze wszystkimi i muszę powiedzieć, że nie było lepiej prowadzonego grantu europejskiego niż taki, w którym brałam udział na początku lat 2000 z zastosowaniem detektorów krzemowych w medycynie, który był prowadzony przez Włocha. Fantastycznie zorganizowany projekt. Nie miałam lepszego szefa projektu. Wobec tego to też jest pewna nauka, że prawda, te stereotypy to pewnie też może parę osób zmieniło sobie stereotypy o Polakach pracując ze mną. Mam taką nadzieję. Znaczy, ja myślę... proszę bardzo. Przepraszam, panie profesorze, właśnie jeden przykład takiego zderzenia kulturowego, ale myślę, że ciekawy, chociaż ponownie bardzo silnie związany z tą polską tradycją badań polarnych. Nie wiem, czy państwo kojarzą zdjęcie polskiej stacji polarnej w Hornsundzie.
jakby na jej głównym planie często rysuje się Półwysep Wilczka, na którym znajduje się tak zwany krzyż na Wilczku. On był postawiony przez polskich zimowników, polskich naukowców polarnych jako znak protestu na wprowadzenie stanu wojennego w 1981 roku. Ale do dzisiaj jest takim miejscem, w którym przynajmniej dwa razy w roku stację polarną odwiedza gubernator norweski wraz z pastorem oraz polskim księdzem. I jest takie nabożeństwo ekumeniczne w intencji polarników, którzy zginęli w trakcie wypraw polarnych czy w trakcie działań związanych z organizacją nauki polarnej, ale też w intencji polskiej nauki polarnej. I to pamiętam kilka takich rozmów naszych uczestników naszej wyprawy z innych krajów, czy to z Wielkiej Brytanii, czy z Chin. I oni byli zaskoczeni, jak można połączyć ten wysiłek, pracę w programie i też jeszcze znaleźć tą chwilę na tą zadumę, czy modlitwę dla osób niewierzących, no właśnie wspomnienie tych tragicznie zmarłych kolegów, koleżanek. I to po latach to doświadczenie takie duchowe owocowało też rozwinięciem kilku ciekawych dyskusji, rozmów już powiedzmy na korytarzach naszej uczelni czy w życiu prywatnym. I to, co pamiętam, paru kolegów mi wspomniało, gdzieś tam być może poszukujących swojej wiary czy zaangażowanych w życie różnych kościołów, że to polskie podejście, to tradycyjne podejście do religijności i wiary, ale też to dążenie do doskonałości naukowej da się połączyć i całkiem ciekawe tematy natury filozoficznej, moralnej mogą z tego wypłynąć, a są one potrzebne, żeby zrobić taki, bym powiedział, taką odskocznię od wyłącznie tematów stricte naukowych. I to takie doświadczenie przynajmniej mojego zespołu z tego pogranicza świata nauki, wiary, a powiedzmy przyszłości, przynajmniej tak sądzę, kultury europejskiej. Ja myślę, że mamy parę minut czasu. Gdyby ktoś z Państwa chciał komentarz, proszę bardzo. Tylko trzeba było mikrofon znaleźć. Dzień dobry, Justyna Bielecka z Fundacji Polonium. Ja mam pytanie do pani profesor Eweliny Knapskiej. W ogóle skomentując, bardzo interesująca dyskusja i bardzo się cieszę widzieć dwóch naszych byłych prelegentów w Science Polish Perspective konferencji, które organizujemy. Ja miałam przyjemność odwiedzić Instytut Nęckiego. Muszę powiedzieć, że jako osoba, która zrobiła doktorat w Stanach i potem postdoka w Niemczech, byłam pod wrażeniem, tak, w jaki sposób państwo tam funkcjonują i właśnie taka otwartość, jeżeli chodzi o relacje z profesorem Kaczmarkiem czy z panią Eweliną, tak. I wiem, jak ważne jest to właśnie, jeżeli chodzi o doktorantów, tak. A co jest jeszcze ważniejsze, to mi się wydaje właśnie ta świadomość tego, że po tym doktoracie należy wyjechać, tak. Należy zdobyć doświadczenie za granicą. Mogę chyba mówić na tyle, Ewelina, wspomniałaś, że macie dużo osób, które zostały w Nęckim, tak. I chcecie teraz zrekrutować osoby z zewnątrz. Jak sobie z tym radzicie, tak? Jak sobie radzą osoby w samym Nęckim, tak? Które są tam bardzo długo, które zapracowały na pozycje, które mają, a przyjeżdża ktoś nowy, który na przykład dostaje lepszy funding, więcej pieniędzy, tak? To są rzeczy, z którymi myślę, że dużo osób się zderza, tak? Nie tylko Polaków, ale międzynarodowych naukowców i może ta atmosfera w instytucie samym może być dość trudna, tak? Tak, to są dwie kwestie. To znaczy pierwsza, my zdecydowanie zachęcamy doktorantów do wyjazdu za granicę na postdoka po zakończeniu doktoratu. I to jest taki aspekt, który jest wymagany, jeśli ktoś myśli o dalszej karierze w Nęckim. I to się świetnie sprawdza, tak? Bo to jest taka troszeczkę wymuszona mobilność, ale to działa. Te osoby, które wróciły, to zwykle są i teraz są kierownikami pracowni, to jest taka nasza podstawowa jednostka organizacyjna w instytucie, czyli taki lab leader. To są osoby, które odbyły staże mniej lub bardziej długoterminowe za granicą, więc one mają takie doświadczenia. Natomiast pytała się o otwartość. Tak, to jest pewien problem, bo to jest kwestia pewnej konkurencji. Natomiast ją przez bardzo
dużą satysfakcją i dumą powiedzieć, że nasza Rada Naukowa bardzo wspiera takie inicjatywy. Jak pojawił się pomysł Brain City, to zostało to jednogłośnie wsparte przez Radę Naukową, mimo że oczywiście to jest tak, że mamy limitowane miejsce, mamy limitowane zasoby i tworzymy jakąś konkurencję. Natomiast jest taka świadomość, że to jest działanie, które jest potrzebne, prorozwojowe i jest wsparcie dla takich działań. My w ogóle mamy w Instytucie otwarte konkursy i one się odbywają regularnie, więc jakby ludzie są przyzwyczajeni, żyją z taką świadomością, że to jest normalny sposób funkcjonowania. Teraz jakby zależy nam na umiędzynarodowieniu tych konkursów i mamy, mam nadzieję, pierwsze pozytywne efekty, bo po konkursie, o którym mówiłam na początku, mieliśmy kolejny, w którym mamy zdecydowanie więcej kandydatów z zagranicy. Więc no, jakby tutaj chyba mamy jakiś sukces, ale też dzięki wsparciu i świadomości ludzi, którzy już pracują w Nęckim. Czy masz, jeszcze są jakieś pytania? O. Zofia Sowicka, NAWA. Chciałam się zapytać o pieniądze, bo my często projektując nasze programy w agencji, zastanawiamy się, na ile jest sens jeszcze zwiększać finansowanie dla tych, co mają przyjechać do Polski z zagranicy. I jak zdaniem Państwa to wygląda, co jest, no tak rozumiem, że co przypadek jest pewnie trochę inny, ale dla tych, co do nas przyjeżdżają, co jest ważniejsze, czy naukowy poziom, czy pieniądze, czy mniej więcej pół na pół, jaką radę by tutaj nam Państwo sprzedali w tej kwestii? Na ile jest sens właśnie iść w stronę zwiększenia finansowania, a na ile to jest bardziej czynnik niezależny i ważniejszy jest ten aspekt naukowy? Proszę bardzo, czy są, ktoś by chciał odpowiedzieć? Ja mogę spróbować też odpowiedzieć. Ja myślę, że ten aspekt naukowy jest niezwykle ważny. Trzeba robić rzeczywiste sito osób, które chcą do nas przyjechać. I oczywiście, jeżeli są bardzo dobre osoby, to zwiększyć finansowanie. Proszę bardzo. Ja może bezpośrednio do stawek, które NAWA zaproponowała. Myślę, że one są na dobrym poziomie. Przynajmniej osoby, które do nas aplikowały na ULAMA, czy myślę o polskich powrotach, no, były, bym powiedział, nawet zaskoczone tym poziomem finansowania, ale a propos tej doskonałości naukowej, przyciągania nauką. Przynajmniej jeżeli chodzi o osoby tuż po doktoracie i te pierwsze 5-6 lat po doktoracie, wydaje mi się, że Polska aktualnie z ofertą NCN-u grantów dla młodych naukowców Sonatina, Sonata Bis czy Opus, który jest ogólnodostępny, jest unikatowym miejscem do stworzenia niezależnego, własnego zespołu badawczego w Europie. I to są często opinie, które spotykam, czy od kolegów z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Niemiec, że nigdzie nie da się tak szybko uzyskać tej naukowej niezależności, jak obecnie w Polsce, no właśnie wykorzystując te to chyba 6 czy 7 konkursów otwartych dla młodych naukowców w ciągu roku dzięki ofercie NCN-u, a przecież mamy jeszcze NCBiR i inne agencje, więc to jest aktualnie wyjątkowo dobry czas dla nas. To może ostatnia uwaga. Chciałam zwrócić uwagę jeszcze na granty europejskie, które też są takim ważnym elementem. To jest oczywiście troszkę wyższa konkurencja, ale no na przykład my w latach 90. już zdobyliśmy kilku bardzo dobrych ludzi z zagranicy. Nawiasem mówiąc, dwie osoby pozostały w Polsce, robiąc habilitację, profesury, po prostu są u nas od zawsze już. Po tym bardzo pozytywnym informacją chciałbym zakończyć ten panel i chciałbym, żebyśmy nagrodzili oklaskami naszych panelistów.